Dzień dobry, kochani. Dzisiaj wspólnie wykonamy ekstra szybką i prostą podkładeczkę. Jest naprawdę dla początkujących, mega fajnie się ją robi, bardzo szybko. Zresztą zaraz Wam pokażę. I tak, ja do zrobienia mojej zakładeczki użyłam włóczki Yarnart Jeans, tylko że niteczkę składam w pół. Dwie niteczki z początku i z końca motka mam. Do tego szydełko 3,5 mm, nożyczki oraz igiełka, żeby pochować zbędne nitki. I to jest tyle odnośnie tego, co potrzebujemy. A ja Was, kochani, zachęcę do subskrypcji, do dzwoneczka, do łapeczki w górę. Bardzo, bardzo motywują mnie te wszystkie aktywności na kanale. A po drugie, YouTube bardziej ten mój kanał wybija, można powiedzieć, także będzie mi strasznie miło, jeżeli zostawicie po sobie suba, bądź łapkę, komentarz, jak napiszecie. Może macie jakieś pomysły, co nagrać, piszcie, z chęcią się zainspiruję. Dobra, kochani, to ja już nie przedłużam, zaczynamy szydełkowanie. Robimy magiczne kółeczko i na naszym magicznym tu kółeczku robimy najpierw 3 oczka łańcuszka i teraz wykonujemy 15 słupków. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. 15 słupek. Zaciągamy nasze kółeczko i łącznie z pierwszym tutaj słupkiem z oczek łańcuszka mamy 16 słupków na naszym kółeczku. Teraz sobie odliczamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i wbijamy się w te 16 oczko. Tutaj robimy oczko ścisłe i mamy skończone pierwsze okrążenie. Kolejne okrążenie zaczynamy od 3 oczek łańcuszka jako słupek plus dodatkowe 3 oczka. I teraz tak, tutaj jesteśmy wbici nad tym słupkiem, omijamy kolejny słupek i wbijamy się w następny i robimy tutaj słupek. Teraz 3 oczka łańcuszka i znowu omijamy jeden słupek, wbijamy się w kolejny i robimy w nim słupek. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, omijamy tutaj jeden słupek, wbijamy się w kolejny i robimy w nim słupek. Trzy oczka łańcuszka, omijamy jeden słupek, wbijamy się w kolejny i robimy w nim słupek. Znowu 3 oczka łańcuszka, omijamy słupek, wbijamy się w kolejny, robimy w nim słupek. 3 oczka łańcuszka, omijamy słupek, wbijamy się w kolejny i robimy tutaj słupek. Raz, dwa,
Trzy oczka łańcuszka. Omijamy słupek, wbijamy się. Kolejny i robimy słupek. Teraz już tylko trzy oczka łańcuszka. I wbijamy się w raz, dwa, w trzecie oczko z tego naszego pierwszego łańcuszka. Raz, dwa i trzy. Robimy tutaj oczko ścisłe i myślę bez cięć bierzemy się za kolejne okrążenie. Zaczynamy trzema oczkami łańcuszka jako słupek. Następnie na każdym łańcuszku robimy po cztery słupki. Jeden, dwa, trzy, cztery. Teraz nad słupkiem słupek i znowu cztery słupki na łańcuszku. Jeden, dwa, trzy i cztery. Nad słupkiem słupek i tutaj na łańcuszku cztery słupki. Jeden, dwa, trzy i cztery. Nad słupkiem słupek, cztery słupki na łańcuszku. Jeden, dwa, trzy, cztery. Nad słupkiem słupek. I teraz cztery słupki na łańcuszku. Dwa, trzy i cztery. Nad słupkiem słupek, cztery słupki na łańcuszku. Jeden, dwa, oj, dwa, trzy i cztery. Nad słupkiem słupek, cztery słupki na łańcuszku. Raz, dwa, trzy i cztery. Teraz słupek nad słupkiem i cztery słupki na łańcuszku. Jeden, dwa, trzy i cztery. Teraz wbijamy się w górę pierwszego słupka, tego tutaj. Z oczek łańcuszka robimy oczko ścisłe i bierzemy się już teraz za ostatnie okrążenie. Zaczynamy od, przepraszam, oczka łańcuszka i oprócz tego jednego oczka robimy jeszcze cztery. Dwa, trzy, cztery. Teraz omijamy jeden słupek i wbijamy się nad kolejnym słupkiem. Robimy półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery oczka. Omijamy słupek, wbijamy się nad kolejnym. Robimy półsłupek i tak lecimy dookoła. Cztery oczka, omijamy słupek, wbijamy się w kolejny, robimy półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery. Omijamy, wbijamy się w kolejny i półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery. Omijamy, wbijamy się, robimy półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery. Omijamy, wbijamy się w kolejny i robimy półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery. Omijamy, wbijamy się w kolejny, robimy półsłupek. Raz, dwa,
3, 4. Omijamy, wbijamy się w kolejny. Robimy półsłupek. Raz, 2, 3, 4. Omijamy, wbijamy się w kolejny. Robimy półsłupek. Raz, 2, 3, 4. Omijamy, wbijamy się w kolejny. Robimy półsłupek. Raz, 2, 3, 4. Omijamy, wbijamy się w kolejny. Robimy półsłupek. Raz, 2, 3, 4. Omijamy, wbijamy się w kolejny słupek. Robimy półsłupek. Raz, 2, 3, 4 oczka. Omijamy, wbijamy się w kolejny. Robimy półsłupek. Raz, 2, 3, 4. Omijamy, wbijamy się w kolejny. Robimy półsłupek. I tak dookoła. Omijamy, wbijamy się. Półsłupek. 4 oczka. Omijamy. A tutaj półsłupek. Raz, 2, 3, 4. Omijamy i robimy półsłupek następnym. Raz, 2, 3, 4. Omijamy półsłupek następnym. I widzicie, tu już prawie koniec. Raz, 2, 3, 4. Wbijamy się. Jeden. Omijamy słupek, wbijamy się w następny. I ostatnie. Raz, 2, 3, 4 oczka. I wbijamy się w pierwsze oczko łańcuszka, które nam tutaj się zrobiło, które zrobiliśmy. Tutaj się wbijamy. Robimy oczko ścisłe. Zamykające nitki. Ucinamy, wyciągamy i wszywamy w naszą pracę. I widzicie, ekspresowo, bo dosłownie w paręnaście minut udało nam się zrobić taką małą, prostą podkładeczkę. A myślę, że jak komuś się podobają właśnie takie szydełkowe rzeczy, to możecie jak najbardziej zrobić komuś nawet cały zestaw takich podkładek na prezent. Ja już Wam dzisiaj, kochani, bardzo dziękuję za to, że ze mną byliście. Zachęcam do innych moich filmików. Jest już ich ponad 250 na kanale, także jest co oglądać. Zachęcam Was również do łapki w górę, do subskrypcji oraz do dzwoneczka. A jak macie pomysły, piszcie w komentarzach. Ja się czymś z chęcią zainspiruję. Dziękuję Wam raz jeszcze. Wszystkiego dobrego. I powodzenia.